21 maja 2021, Hamburg, w mieście wyszczepianym, który zarządził Częczał, burmistrz Hamburga. Jesteśmy przy pomniku 40 tysięcy ofiar akcji Gomora. Akcji Gomora, która zaczęła się w Rzymie 19 lipca 1943 roku, kiedy zburzono Bazylikę Świętego Wawrzyńca. Zginęło ponad 4 tysiące ludzi. Tutaj w Hamburgu podczas akcji Gomora zginęło około 40 tysięcy ludzi. Jesteśmy tutaj przy pomniku, który poświęcił burmistrz, dziwny burmistrz Hamburga. Dziwny burmistrz Hamburga, który uciekł w 1933 roku, kiedy do urzędu przyszli ludzie SA i wymienili ich urzędników na swoich. Burmistrz Hamburga Max Bauer. Max Bauer był w Chinach, w Ameryce. W 1946 przybył do Hamburga jako obywatel amerykański. Teraz mamy czasy zamknięcia programu, który został ustalony 12 października 1492 roku w Konstantynopolu, tego dnia, kiedy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Przejęcie władzy Żydów nad kościołem, nad ludźmi. Do tego były potrzebne wojny światowe i takie akcje, jak na przykład ta akcja Gomora. Dzisiaj w KC Dachau upamiętniają tysiące ofiar Żyd z Izraela, wszyscy w maskach. W Oświęcimiu, który zakończył się program nawrócenia Rudolfa Hessa w Wadowicach 12 kwietnia 1947 roku, rządzi jako komendant od 1 września 2006 roku Piotr Cywiński, Żyd. Przychodzi rocznica morderstwa naszego świętego Maksymiliana Kolbe, planowo zlikwidowanego 14 sierpnia 1941 roku. Jezu, ufam Tobie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, zlituj się nad nami.